A damy radę naprawić to bocianie gniazdo, Marto? Czy idzie do centrum odzysku? O nie, na pewno da się naprawić. Ten stary okręt jest bardzo ważny, Leo. Musimy wykorzystać jak najwięcej oryginalnych części i odtworzyć wszystko tak, jak było. Jasne, rozumiem. Tret, możesz zabrać te rzeczy do centrum odzysku. Całą resztę da się naprawić. Dobrze, zaraz wracam, Marto. Zobacz, co mam. A zobacz, co ja mam. Wow! Co to jest, koparko? To znak stopu. Widzisz? Ręka znaczy stop. O! Stop! De? Masz się zatrzymać. O! Dobrze. I jedź. Dobrze. I stop. O? I jedź. I stop. I... jadę szukać dalej. O? Hej, to nie fair! Gotowe. Odcinek masz tu dla starego okrętu. Świetnie. Dźwigu, praca czeka. Robi się. Dobrze, dźwigu. Wyładuj. Dzięki, ciężarówko. Zawsze do usług, Bob. Wspaniale. Dobrze, Leo. Może pomożesz teraz Marcie, co? Tak, już idę, Bob. Ej, Bob, zrobione. Pozbieraliśmy wszyściutkie śmieci. Świetna robota. Dzięki, koparko. No, gotowe. To teraz naprawimy relingi. Dźwigu, Spychacz i ja znaleźliśmy wspaniałe rzeczy. Serio? O, tak. Właśnie mieliśmy zawieźć je do Centrum Odzysku, kiedy wpadłam na pomysł, żeby założyć naszą kolekcję przydatnych rzeczy. O, to genialne. Spychacz ich pilnuje. Chciałbyś obejrzeć? Och, dobrze. Dźwigu, och, potrzebuję pomocy. Musimy połączyć te dwa odcinki masztu. No dobrze, idę, Bob. Zobaczę je później. Ha? Ojej, stary płotek i drewniana kulka. Wspaniale. To się Spychacz zdziwi. O, czy Bob na pewno kazał ci to wywieźć na wysypisko? Był trochę zajęty, ale przywiozę tu jeszcze bardzo dużo rzeczy. O, ja też! Mocy! Jesteśmy, Widłaku! Widłaku, co się stało? Co jest? Próbujesz być koparką? To nie jest śmieszne. Ja tu utknąłem. Pomóżcie mi stanąć na kółkach. Spróbuj wyciągnąć widły z ziemi. Ale ruszają się tylko w górę i w dół. Mogę tylko tak. Zobaczcie. Ej, fajnie. Jeszcze raz. Przestań, koparko. Ja chcę już stanąć na kółkach. Może spróbujecie wyciągnąć moim chwytakiem, Widłaku? Dzięki, dźwigu. Będę bardzo ostrożny. Nie, przestań. Tak się nie uda, dźwigu, tak się nie uda. O, przepraszam. Prawie mi zerwałeś kabinę. Szkoda, że nie ma z nami Boba. On wiedziałby, co zrobić. O nie, zapomniałam o nim. Został w centrum handlowym. Spokojnie, koparko. Opowiem mu wszystko przez telefon. I co zamierzacie zrobić? Jak chcecie mnie stąd wyciągnąć? Bob kazałby nam pracować wspólnie. Tak jak przy kamieniu. O, to genialne. Naprawdę? Tak. Wyciągniemy widłaka z ziemi za pomocą naszych łyżek. A dźwig zajmie się resztą. Dobra! A to nie będzie bolało? Ależ nie, zrelaksuj się, widłaku. Zostaw to nam. Gotowy, Spychaczu? Gotów! W górę! O, rety! Dobrze! Och, dziękuję!
niesamowite! Świetnie, drużyno! Nic ci nie jest, widłaku! Nie, nie, już nie! Och, Bob, pojechałem za Mewą. Myślałem, że lecie w jakieś fajne miejsce. A popsułem wam dzień szkolenia. Niby tak. Nie powinieneś sam się oddalać, widłaku. Ale dzięki tobie dźwig, koparka i spychacz mogli wspólnie rozwiązać prawdziwy problem. Tak, i słuchaliśmy siebie nawzajem, prawda, koparko? Przepraszam, mówiłeś coś? Mówiłem. Rozumiem. Świetny żart. Ojej, Bob chyba zaraz nas dogoni. Spychaczu, jedź już po drzwi, a ja dokończę ladę. Już się robi. No pięknie. I lada gotowa. Dogoniliśmy ich. Możemy jeszcze wygrać. No, ale to nieważne. Zupełnie. Teraz powinniśmy zamontować drzwi. Nasze drzwi są tutaj, Bob. Proszę. Potrzebne nam jedne drzwi, a tu widzę dwie pary. He? O! Pewnie przez pomyłkę zabrałaś drzwi Marty. Orety. O, bez drzwi szybko nie skończę swojej budki. To może zawieź Marcie jej drzwi. O, dobrze, Bob. Gdzie są drzwi? Zapytam Boba. Cześć, Marto. Mam wasze drzwi. Koparko, dzięki za pomoc. Zmieniłaś drużynę? Co? O nie, po prostu przez pomyłkę zabrałam wasze drzwi. Cześć, Bob. Nie mogę znaleźć drzwi do naszej budki. Nie widziałeś ich? Tak, widziałem. Koparka je ma. Właśnie zawiozła je Marcie. Dzięki, Bob. Hej. A dlaczego ona je wzięła? Bardzo chcę, żebyśmy pierwsi skończyli budkę. A, już wiem, dlaczego schowała nasze drzwi. To nieładnie. Dlatego przez pomyłkę przywiozła mi wasze drzwi. Spychaczu? To nasze drzwi, koparko. To bardzo nieładnie chować czyjeś rzeczy. Ja ich nie schowałam. Schowałaś? Zabrałaś nam drzwi, bo chcesz wygrać wyścig. Bob mi powiedział. Nie, nieprawda. Jedź za mną, Bob ci powie, jak było naprawdę. Nie zabieraj nam znowu drzwi. To nie fair. O, nie. Nie chciałam ich zabrać. Serio, słowo. Proszę, weź je. Ojej, złapię to. O! O nie! Ojej! O-o! Koparko! Niebezpieczny dom. Jej! Studia filmowe Sprężynkowa! Będziemy kręcić film, Bob? Tylko pomożemy w nakręceniu filmu. O! Jaki ma tytuł? Niebezpieczny dom. W roli głównej... Ojej. Dasz błyskawica! Dasz błyskawica! Dasz błyskawica! Cześć wam! Przepraszam, Bob. Uwielbiam twój sprzęt budowlany, więc... musiałem rzucić na niego okiem. I wtedy te skrzynki... przyznaję się, przewróciłem je. O, wszystko posprzątam! Pomożemy ci! Och, dzięki, stary! Bob, Dasz nie może kręcić się po naszej budowie. Wiem, że chce pomóc, ale będzie nam przeszkadzać. Masz rację, mogłoby dojść do jakiegoś wypadku. Leo? Tak, Bob? Może zająłbyś się Daszem i zabrał go z planu na czas budowy? Może naucz go zasad bezpieczeństwa pracy. Myślę, że mu się spodoba. Ja? Ja mam być instruktorem Dasza? Tak! Super! Dasz, może pójdziesz ze mną do warsztatu? Do warsztatu? Tam, gdzie trzymacie narzędzia? Super! Dobrze, drużyno. Zaczynajmy! Wybudujemy plan filmowy niebezpiecznego domu. Fajnie! A więc, drużyno, damy radę? Tak, damy radę! Ta drużyna radę, tak!
sobie razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy chcą się dziś. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz. Arety, tak chyba nie jest dobrze. Już, gotowe. O nie, co się dzieje? Koparko, jakiś problem? A co tu się stało, Koparko? Jeśli zbierak wbije słupki głębiej, to w czasie przypływu przykryje je woda. No wiem. Za głęboko kopałam, Bob. Ale jakim cudem zbierakowi się udało? On tak szybko pracował. Stój, Koparko! Przecież tam jest dla ciebie zaślisko! O nie! Utknęłam! Już biegnę, Koparko! Och, czemu się nie posłuchałam i nie oddałam pracy zbierakowi? Bo ty uwielbiasz kopać, ale nie dasz rady zebrać śliskich kamieni jak zbierak. Każdy potrafi co innego. O, wiem, a gdyby tutaj nie było tak ślisko? Poczekaj, Bob. Już, przestałam się ślizgać. O, nareszcie. Jej, to naprawdę genialne, Koparko. W życiu bym na to nie spadł. Właśnie, wspaniale, Koparko. No, a gdyby zrobić ścieżkę ze żwiru? Wtedy będę mogła pomóc. Mogę, Bob? Mogę? Jeżeli mamy napełnić przystań w czasie przypływu, musimy szybko pracować. No, drużyno, damy radę? Tak, damy radę! Wszystko w porządku, Koparko? Tak, Bob! Jesteśmy gotowi na otwarcie śluzy. Świetnie. No dobra, Marto. Cześć, Krzysztofie. Ryby brały? Tak, dziękuję, Bob. Złapałem wspaniałe ryby na kolację. Te nowe przystanie są świetne. Znacznie lepsze niż te stare. Kiedy następnym razem będę kopać, rozsypię sobie trochę żwiru, zanim wezmę się do pracy. Albo możesz zostawić pracę zbierakowi. No bo wiesz, on jest stworzony do takiej roboty. No tak, tak będzie lepiej. Koparko, czy ty naprawdę się ze mną zgodziłaś? Nie. No, może.